Pamiętnika starego subiekta, ciąg dalszy. Dopiero z rana wpadłem na jedyną myśl prostą i rozsądną, a żeby stanowczo rozmówić się ze stachem i jeżeli istotnie sklep sprzedaje, wystarać się o miejsce. Ładna kariera po tylu latach służby. Gdyby człowiek był psem, to by mu przynajmniej w łeb strzelili, ale że jest człowiekiem, więc musi wycierać obce kąty. Niepewny zresztą, czy nie zbilansuje życia w Rynsztoku. Przed południem Wokulski nie był w sklepie, więc około drugiej wybrałem się do niego. Może chory? Idę i w bramie domu, w którym mieszka, wpadam na doktora Szumana. Gdy powiedziałem mu, że chcę odwiedzić Stacha, odparł – nie chodź pan tam, jest rozdrażniony i lepiej zostawić go w spokoju – Zajdź pan lepiej do mnie na herbatę. A propos, czy ja mam pańskie włosy? Zdaje mi się, odpowiedziałem, że niedługo oddam panu moje włosy razem ze skórą. Chcesz się pan wypchać? Powinienbym, bo świat jeszcze nie widział podobnego mi głupca. Pociesz się pan, odparł szuman, są głupsi. Ale o cóż to chodzi? Mniejsza o co mnie chodzi, ale słyszałem, że Stach. Sklep sprzedaje Żydom. No, a ja już do nich w służbę nie pójdę. Cóż to, czy i pana ogarnia antysemityzm? Nie. Ale co innego nie być antysemitą, a co innego służyć Żydom? Któż więc będzie im służył, bo ja, choć jestem Żyd, także nie wdzieje liberii tych parchów? Zresztą dodał, skądże panu takie myśli przychodzą, jeżeli sklep zostanie sprzedany, pan będziesz miał świetną posadę przy spółce handlu z cesarstwem. Niepewna to ta spółka, wtrąciłem. Bardzo niepewna, odpowiedział Szuman, bo za mało w niej żydów, a za wielu magnatów. Ale pana i to nie obchodzi, bo. Tylko nie wydaj mnie z sekretu, otóż pana to nic nie obchodzi, co się stanie ze sklepem i spółką, gdyż Wokulski zapisał panu dwadzieścia tysięcy rubli. Mnie? Zapisał, cóż to znaczy? wykrzyknąłem zdziwiony. Akurat weszliśmy do mieszkania Szumana i doktor kazał podać samowar. Co znaczy ten zapis? Spytałem trochę, nawet zaniepokojony. Zapis. Zapis. Mruczał Szuman, chodząc po pokoju i pocierając sobie tył głowy. Co znaczy, nie wiem. Dość, że Wokulski zrobił go. Widocznie chce być przygotowany na wszelki wypadek, jako rozsądny kupiec. Czyżby znowu pojedynek? — Ech, cóż znowu. Wokulski za dużo ma rozumu, ażeby dwa razy popełniał to samo głupstwo. Tylko, kochany panie Rzecki, kto z taką babą ma do czynienia, ten musi być przygotowany. — Z jaką babą? Z panią Stawską? — spytałem. — Co za pani Stawska? — mówił doktor. — Tu chodzi o grubszą rybkę, o pannę łęcką, w którą ten wariat wdeptał bez ratunku. Już zaczyna poznawać, jakie to ziółko cierpi, gryzie się, ale oderwać się od niej nie może. Najgorsza rzecz spóźnione amory, osobliwie kiedy trafią na takiego diabła jak Wokulski. Cóż się znowu stało? Przecie wczoraj był w ratuszu na balu. Właśnie był dlatego, że ona była, a ja tam byłem, dlatego, że oni oboje byli. Ciekawa historia, mruknął doktor. Czy nie mógłbyś pan mówić jaśniej? Spytałem niecierpliwie. Dlaczegóż nie? Tym bardziej, że wszyscy widzą to samo, mówi doktor. Wokulski szaleje za panną, ona go bardzo mądrze kokietuje, a wielbiciele czekają. Awantura! ciągnął doktor Schumann, precz chodząc po pokoju i trąc sobie głowę. Dopóki panna Izabela była bez grosza i bez konkurenta, pies do nich nie zaglądał. Ale gdy znalazł się wokulski, bogaty, z wielką reputacją i stosunkami, które nawet przeceniają. Dokoła panny Łęckiej zgromadził się taki rój więcej lub mniej głupich, wyniszczonych i ładnych kawalerów, że przecisnąć się między nimi nie można. A każdy wzdycha, przewraca oczy, szepcze tkliwe półsłówka, czule za rączkę ściska w tańcu i cóż ona na to? – Marna kobieta – rzekł doktor, machając ręką. Zamiast gardzić hołotą, która ją w dodatku po kilka razy opuszczała, ona upaja się ich towarzystwem. Wszyscy to widzą, a co najgorsze widzi sam wokulski więc dlaczego u diabła nie puści jej już kto jak kto ale chyba on kpić ze siebie nie pozwoli podano samowar szuman odprawił służącego i nalał herbatę widzisz pan rzekł on by ją niezawodnie puścił gdyby mógł oceniać rzeczy rozsądnie była taka chwila wczoraj na balu że w naszym stachu obudził się lew i kiedy przyszedł do panny Łęckiej, ażeby z nią zamienić parę wyrazów, przysiągłbym, że jej powie: Dobranoc, pani, już poznałem jej karty i ogrywać się nimi nie pozwolę. Taką miał minę, kiedy szedł do niej. Ale i cóż z tego? Panna raz spojrzała, szepnęła, ścisnęła go za rękę, i mój Stach był taki szczęśliwy przez całą noc, taki szczęśliwy, że dziś miałby ochotę w łeb sobie wypalić, gdyby nie czekał na drugie spojrzenie, szept i uścisk ręki. Nie widzi cymbał, że ona zupełnie takimi samymi słodyczami obdzielała dziesięciu, nawet w znakomicie większych dozach. Cóż to za kobieta? Jak setki i tysiące innych. Piękna, rozpieszczona, ale bez duszy. Dla niej Wokulski tyle warto, ile ma pieniądze i znaczenie. Jest dobry na męża, naturalnie, w braku lepszego, ale na kochanków, to już ona wybierze sobie takich, którzy do niej więcej pasują. A tymczasem on! Prawił Szuman, czy to w piwnicy Hopfera, czy to na Stepie, tak się karmił Aldonami, Grażynami, Marylami i tym podobnymi chimerami, że w pannie Łęckiej widzi bóstwo. On już się nie tylko kocha, ale uwielbia ją, modli się, padałby przed nią na twarz. Przykre go czeka zbudzenie. Bo choć to romantyk pełnej krwi, jednak nie będzie naśladować Mickiewicza, który nie tylko przebaczył tej, co z niego zadrwiła, ale jeszcze tęsknił do niej po zdradzie ba nawet ją unieśmiertelnił Piękna nauka dla naszych panien jeżeli chcesz być sławną zdradzaj najgorętszych wielbicieli My Polacy jesteśmy skazani na głupców nawet w tak prostej rzeczy jak miłość I myślisz doktor że wokulski będzie taki błazen? spytałem czując że burzy się we mnie krew jak pod wilagos szuman aż skoczył na krześle O do licha nie zawołał. Dziś może szaleć, dopóki mówi sobie Anusz mnie kocha, a Anusz jest taką, jak myślę. Ale gdyby nie ocknął się, spostrzegłszy, że z niego żartują ja, ja pierwszy, jakem Żyd, plunąłbym mu w oczy. Taki człowiek może być nieszczęśliwym, ale nie wolno mu być podłym. Dawno już nie widziałem szumana tak rozdrażnionego. Żyd, bo Żyd. Ma to wypisane od czuba do pięty. Ale rzetelny przyjaciel i człowiek z poczuciem honoru. No, rzekłem: uspokój się, doktorze. Mam dla stacha lekarstwo. I opowiedziałem mu wszystko, co wiem o pani stawskiej, dodając: Umrę, mówię ci, doktorze, umrę albo ożenię stacha z panią stawską. To kobieta, która ma i rozum, i serce, i za miłość zapłaci miłością, a jemu takiej trzeba. Szuman kiwał głową i wznosił brwi. Ha! Próbuj pan. Na żal po kobiecie jedynym lekarstwem może być tylko druga kobieta, chociaż obawiam się, czy kuracja już nie jest spóźniona. Stalowy to człowiek! wtrąciłem. I dlatego niebezpieczny, odparł doktor. Trudno zatrzeć, co się raz w takim zapisze i trudno skleić, co pęknie. Pani Stawska zrobi to. Bodajby. I Stach będzie szczęśliwy. Oho! Pożegnałem doktora pełen otuchy. Kocham, bo kocham panią Helenę, ale dla niego wyrzeknę się jej. Byle nie było za późno. Ale nie. Nazajutrz w południe wpadł do sklepu szuman. Z jego uśmieszków i ze sposobu przygryzania warg poznałem, że coś mu dolega i nastraja go na ton ironiczny. Byłeś u Ustacha, spytałem, jakże dziś? Pociągnął mnie za szafy i począł mówić z irytowanym głosem. Oto patrz pan, do czego doprowadzają baby nawet takich ludzi jak Wokulski. Wiesz pan, dlaczego on rozdrażniony? Przekonał się, że panna Łęcka ma kochanka. Gdybyś się przekonał, to może by go radykalnie uleczyło. Ale ona za sprytna, ażeby taki naiwny wielbiciel spostrzegł, co się dzieje za kulisami. Zresztą w tej chwili chodzi o co innego. Śmiech powiedzieć, wstyd powiedzieć, zrzymał się doktór. Uderzył się w łysinę i mówił ciszej. Jutro bal u księcia, gdzie naturalnie będzie panna Łęcka. I czy pan wiesz, że książę do tej chwili nie zaprosił Wokulskiego? Choć z innymi zrobił to już od dwóch tygodni. A czy uwierzyłbyś pan, że Stach chory z tego powodu? Doktor zaśmiał się piskliwie, wyszczerzając popsute zęby, a ja, dalibóg, zarumieniłem się ze wstydu. Teraz rozumiesz pan? Na jakiej pochyłości może znaleźć się człowiek? spytał Szuman. Już drugi dzień truje się, że go jakiś książę nie zaprosił na bal. On, ten nasz kochany, ten nasz podziwiany stach. I on sam powiedział to panu? Ba, mruknął doktor. Właśnie, że nie powiedział. Gdyby miał siłę powiedzieć, potrafiłby odrzucić tak dalece spóźnione zaproszenie. Myślisz pan, że go zaproszą? O nie zaproszenie kosztowałoby piętnaście procent rocznie od kapitału, który książę ma w spółce. Zaprosi go zaprosi, gdyż dzięki Bogu Wokulski jest jeszcze rzeczywistą siłą. Ale pierwej, znając jego słabość dla panny Łęckiej, podrażni go, pobawi się z nim jak psem, któremu pokazuje się i chowa mięsa, żeby nauczyć go chodzenia na dwułapach. Nie bój się pan. Oni go nie wypuszczą od siebie, na to są za mądrzy, ale chcą go wytresować, ażeby pięknie służył, dobrze aportował, a choćby i kąsał tych, którzy im nie są mili. Wziął swoją bobrową czapkę i, kiwnąwszy mi głową, wyszedł. Zawsze dziwak. Cały dzień upłynął mi marnie. Nawet parę razy omyliłem się w rachunkach. Wtem, kiedy już myślał o zamknięciu sklepu, zjawił się stach. Zdawało mi się, że przez parę tych dni schudł. Obojętnie przywitał się z naszymi panami i zaczął przewracać w biurku. Szukasz czego? Spytałem. Czy nie było tu listu od księcia? Odparł, nie patrząc mi w oczy. Odsyłałem ci wszystkie listy do mieszkania. Wiem, ale mógłś się któryś zostać zarzucić. Wolałbym rwać ząb, aniżeli usłyszeć to pytanie. Więc Szuman miał rację. Stach gryzie się, że go książę na balnie zaprosił. Gdy sklep zamknięto i panowie wyszli, Wokulski rzekł: Co dziś robisz ze sobą? Nie zaprosiłbyś mnie na herbatę? Naturalnie zaprosiłem go z radością i przypomniałem sobie dobre czasy, kiedy Stach przepędzał u mnie prawie każdy wieczór. Jakże daleko te czasy! Dziś on był posępny, ja zakłopotany i choć obaj mieliśmy sobie dużo do powiedzenia, żaden z nas nie patrzył drugiemu w oczy. Nawet zaczęliśmy rozmawiać o mrozie i dopiero szklanka herbaty, w której było pół szklanki araku, rozwiązała mi trochę usta. Wciąż mówią odezwałem się że sprzedajesz sklep. Już go prawie sprzedałem odparł Wokulski. Żydom Zerwał się z fotelu i wsadziwszy ręce w kieszenie, zaczął chodzić po pokoju. A komuż go sprzedam? Spytał. Czy tym, którzy nie kupią sklepu, gdyż mają pieniądze? Czy tym, którzy by go dlatego tylko kupili, że nie mają pieniędzy? Sklep wart ze sto dwadzieścia tysięcy rubli. Mam je rzucić w błoto? Strasznie ci Żydzi wypierają nas. Skąd? Z tych pozycji, których nie zajmujemy. Albo do zajmowania których sami ich zmuszamy, pchamy ich, błagamy, aby je zajęli. Mego sklepu nie kupi żaden z naszych panów, ale każdy da pieniądze żydowi, aby on go kupił i płacił dobre procenta od wziętego kapitału. Czy tak? Naturalnie, że tak. Wiem przecie, kto szlangbaumowi pożycza pieniędzy. To szlangbaum kupuje? A któżby inny, klejn, lisiecki czy ziemba? Ci nie znaleźliby kredytu, a znalazł może by go zmarnowali. Będzie kiedyś awantura z tymi Żydami? Mruknąłem. Bywały już. Trwały przez osiemnaście wieków. I jaki rezultat? W antyżydowskich prześladowaniach zginęły najszlachetniejsze jednostki, a zostały tylko takie, które mogły uchronić się od zagłady. I oto jakich mamy dziś Żydów. Wytrwałych, cierpliwych, podstępnych, solidarnych, Sprytnych i po mistrzowsku władających jedyną bronią, jaka im pozostała pieniędzmi. Tępiąc wszystko, co lepsze, zrobiliśmy dobór sztuczny i wypielęgnowaliśmy najgorszych. Czy jednak pomyślałeś, że gdy twój sklep przejdzie w ich ręce, kilkudziesięciu Żydów zyska popłatną pracę, a kilkudziesięciu naszych ludzi straci ją? To nie moja wina, odparł zirytowany wokulski. Nie moja wina, że ci, z którymi łączą mnie stosunki, domagają się, ażebym sklep sprzedał. Prawda, że społeczność straci, ale też i społeczność chce tego. A obowiązki. Jakie obowiązki? Wykrzyknął. Czy względem tych, którzy nazywają mnie wyzyskiwaczem, czy tych, którzy mnie okradają? Spełniony obowiązek powinien coś przynosić człowiekowi, gdyż inaczej byłby ofiarą, której nikt od nikogo nie ma prawa wymagać. A ja co mam w zysku? Nienawiść i oszczerstwa z jednej strony, lekceważenie z drugiej. Sam powiedz, czy jest występek, którego by mi nie zarzucano i za co? Za to, żem zrobił majątek i dałem byt setkom ludzi. Oszczercy są wszędzie, ale nigdzie w tym stopniu, co u nas. Gdzie indziej taki jak ja, uczciwy dorobkiewicz miałby wrogów, ale miałby też uznanie, które wynagradza krzywdy, a tu machnął ręką. Jednym łykiem wypiłem znowu pół szklanki Araku z herbatą na odwagę. Stach tymczasem usłyszawszy kroki w sieni stanął przy drzwiach. Odgadłem, że tak czeka na książęce zaprosiny. Już mi w głowie szumiało, więc zapytałem. A czy ci, dla których sprzedajesz sklep, ocenią cię lepiej? A jeżeli ocenią? Spytał, zamyśliwszy się. I będą cię lepiej kochać, aniżeli ci, których opuszczasz? Przybiegł do mnie i bystro popatrzył mi w oczy. A jeżeli będą kochać, odparł, jesteś pewny? Rzucił się na fotel. Czy ja wiem, szepnął, czy ja wiem, co jest pewnego na tym świecie? I czy nigdy nie przyszło ci na myśl, mówiłem coraz śmielej, że możesz być nie tylko wyzyskiwany i oszukiwany. Ale jeszcze wyśmiewany i lekceważony. Powiedz, nigdyś o tym nie pomyślał? Wszystko jest możliwe na świecie, a w takim wypadku należy się zabezpieczyć, jeżeli nie od zawodu, to przynajmniej od śmieszności. Do diabła, zakończyłem, uderzając szklanką w stół. Można ponosić ofiary, mając z czego, ale nie można pozwalać na maltretowanie siebie. Kto mnie maltretuje? Krzyknął, zrywając się. Wszyscy ci, którzy cię nie szanują tak, jakeś na to zasłużył. Przestraszyłem się własnej śmiałości, ale Wokulski nic nie odpowiedział. Położył się na kozetce i spludł ręce pod głową, co było objawem niezwykłego wzruszenia. Potem zaczął mówić o interesach sklepowych głosem zupełnie spokojnym. Około dziewiątej otworzyły się drzwi. I wszedł Lokaj Wokulskiego. Jest list od księcia, zawołał. Stach przygryzł wargi i, nie podnosząc się, wyciągnął rękę. Daj, rzekł, i idź spać. Służący wyszedł. Stach powoli otworzył kopertę, przeczytał i, rozdarłszy list na kilka kawałków, rzucił go pod piec. Cóż to jest? spytałem. Zaproszenie na bal jutrzejszy, odparł sucho. Nie idziesz? Ani myślę. Osłupiałem. I nagle, w tym osłupieniu, przyszła mi najgenialniejsza myśl pod słońcem. Wiesz co? Rzekłem. A może byśmy jutro poszli do pani Stawskiej na wieczór? Usiadł na kozetce i odparł z uśmiechem. A wiesz, że to będzie nieźle? Wcale miła kobieta i dawno już tam nie był. Trzeba by przy okazji posłać parę zabawek dla małej. Lodowata ściana, jaka utworzyła się między nami, pękła. Obaj odzyskaliśmy dawną szczerość i do północy rozmawialiśmy o przeszłych czasach. Na dobranoc, powiedział mi Stach: Człowiek niekiedy głupieje, ale też niekiedy odzyskuje rozum. Bóg ci zapłać, mój stary.